Mija 80 lat od zbrodni niemieckich żołnierzy, którzy na Wale Wiślanym w pobliżu obecnej Mariny rozstrzelali 35 osób. O tym tragicznym wydarzeniu przypomniano podczas środowej uroczystości. Dzisiejsze uroczystości związane z 80. rocznicą tej hitlerowskiej zbrodni na Polakach, tutaj na Wale Wiślanym, ma dwie części. Pierwsza część to właśnie tutaj, gdzie znajdujemy się przy pomniku. To jest taka część oficjalna z pocztami sztandarowymi, z zaproszonymi gośćmi, z mieszkańcami i z rodzinami tychże zamordowanych. Następnie druga część odbędzie się w sali wykładowej Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Tam będzie wykład pana Roberta Ocha na temat tej zbrodni, która tutaj się działa w 1944 roku. Będzie również krótka taka odsłona wystawy poświęconej co prawda nie tym wydarzeniom, ale związanym z losami Polaków podczas II wojny światowej. I na tę wystawę, ta wystawa znajduje się właśnie na siedzibie budynku, o którym wspomniałam. Dzisiejszy dzień w historii naszego miasta jest dniem szczególnym, dlatego że dokładnie 80 lat temu w tym miejscu 17 stycznia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 35 Polaków przywiezionych z Zamku Lubelskiego. W dużej większości byli to mieszkańcy powiatu puławskiego i byli to zakładnicy umieszczeni, których nazwiska zostały umieszczone na obwieszczeniu śmierci. Na wypadek, gdyby dokonano różnego rodzaju aktów przeciwko Niemcom, te osoby były przeznaczone do egzekucji. Takie działania podziemie polskie mimo wszystko dokonywało. Trzy były akcje. W związku z tym Niemcy, będąc konsekwentni, postanowili tych zakładników tutaj rozstrzelać. I faktycznie przywieziono ich tutaj rano. Akurat tak się złożyło, że był to dzień targowy. Specjalnie wybrano taki dzień, ponieważ mieszkańców okolicznych wiosek, którzy szli na targ do Puław, na moście od razu zatrzymywano i kierowano tutaj na wał Wiślany. Mieli to być świadkowie egzekucji. Przywieziono więźniów z Lublina i nastąpiła egzekucja. Najpierw leżeli na ziemi i strzałem w tył głowy dokonywano tej egzekucji po dwóch więźniów naraz. W ten sposób zamordowano 35 osób, które następnie zostały przewiezione do lasu na Wólce Profeckiej. Tam te ciała zostały zakopane. Niemcy postarali się, żeby ślad po nich nie pozostał. Niemniej jednak żołnierze polskiego podziemia, przede wszystkim z batalionów chłopskich i z Armii Krajowej, dokonali ekshumacji tych ciał i przewieziono je w nocy do Wronowa, gdzie urządzono im już, można powiedzieć, taki normalny pogrzeb w jednej zbiorowej mogile. I tam te ciała przetrwały do roku 1946. Po tych wydarzeniach mieszkańcy Puław postanowili w jakiś sposób upamiętnić to wydarzenie, żeby pamięć o tych ofiarach tej zbrodni nie zaginęła. Dlatego też w pierwszej kolejności najpierw powstał tutaj krzyż dębowy, poświęcony przez księdza Adamczewskiego. Tutaj mieszkańcy Puław przynieśli go na swoich ramionach, został ustawiony. Umieszczono tutaj też tabliczkę z taką pierwszą informacją mówiącą o tym, że tu rozstrzelano 35 Polaków. 10 lat później postanowiono tutaj wybudować pierwszy pomnik. Mówię pierwszy, ponieważ ten pomnik został wybudowany, w latach 60. został odsłonięty, no i tak przez kilkadziesiąt lat sobie tutaj stał, troszeczkę zapomniany, do momentu, kiedy w 2004 roku członkowie Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych postanowili ten pomnik odnowić. Obchody przed pomnikiem zlokalizowanym na Puławskiej Marinie zorganizowało Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Puławy.